Witamy serdecznie w naszym specjalnym odcinku halloweenowym. Zapraszamy na subiektywny przegląd newsów. Dobra, zacznijmy od tego, że to nie jest zbyt dobry czas dla kina. Nie czas umierać, czyli najnowszy Bond i Duna zostały przełożone, przez co druga największa sieć kin w Stanach zamknęła się do końca roku. I niestety napędza to błędne koło. Hollywood boi się, że nie dostanie zbyt dużych wpływów z kin, przez co odwołuje swoje filmy, a kina przez to nie mają co grać, muszą zamykać, więc... Żal ogarnia. Tak, dokładnie. Błędne koło się kręci i mamy tylko nadzieję, że ten 2021 rok, który wytwórnie filmowe sobie zarezerwowały jako rok natłoku tych wielkich hitów przełożonych z tego roku, mam nadzieję, że będą mieli gdzie odtwarzać te filmy, gdzie je pokazywać. Zawsze pozostają portale streamingowe, choć szczerze wolałbym nie. No i znów pamiętajmy, że rynek nie znosi próżni. Jak teraz kina się zamkną, a pojawią się filmy, to nowe kina się otworzą. Tak, słyszałeś w ogóle, że Bonda proponowały właśnie te plotki, które mówiły o tym, że platformy streamingowe chciały wykupić prawa do nowego Bonda. Okazały się prawdziwe. I bardzo się cieszę, że nie doszło to do skutku. Bardzo bym żałował, bo nie wyobrażam sobie takiego filmu oglądać na telewizorze czy ekranie laptopiku. Bardzo bym nie chciał. Cieszę się, że zostali przy ekranie kinowym, przy jakości kinowej. To jest bardzo dobra informacja, ale wiem, że z tego, co się dowiedziałem, producenci z właścicielami portali streamingowych poróżnili się o całkiem spore kwoty. 300 milionów. To jest naprawdę, naprawdę sporo. Pozostajemy w temacie naprawdę wielkiego kina, niesamowicie wysokich budżetów. I tak, Kinoświat, czyli dystrybutor produkcji Listów do M4, podał niestety oficjalną informację, że premiera tego filmu nie odbędzie się zgodnie z planem. Cóż, a możliwe, że dopiero, i to jest dopiero informacja, że dopiero przed następnymi świętami Bożego Narodzenia, czyli dopiero w 2021 roku, czyli naprawdę trzeba będzie poczekać. No fani tej serii, liczący, że część czwarta rozwieje nieprzyjemny zapach po części trzeciej, będą musieli jeszcze poczekać. To dodałbym, że ta druga największa sieć kin w Stanach zamknęła się właśnie, bo przełożyli Bonda, przełożyli Dune i przełożyli Listy do M4, więc no... To był prawdziwy powód zamknięcia tych kin. I dlatego właściciele Heliosa, Cinema City czy Multikina powinni już szukać sobie pracy. Jak jesteśmy jeszcze w temacie właśnie filmów na platformach streamingowych, Disney wrzucił swoją Mulan, która miała mieć premierę aktorską Mulan w marcu, jednak no, sytuacja obecna zmusiła Disneya do przerzucenia tego na swoją nową platformę streamingową, czyli na Disney Plusa. Jednak Disney podjął dość kontrowersyjną decyzję dystrybucji tego filmu, bo nie dość, że trzeba zapłacić za dostęp, minimalny pakiet Disney Plusa, za obejrzenie Mulan trzeba było jeszcze dodatkowo dopłacić bodajże $30. I ten właśnie model biznesowy nie za bardzo się sprawdził, ponieważ Mulan z budżetem wysokości, jak podają media, $200 milionów budżetu, zarobiła na całym świecie do tej pory jedynie 70 milionów. Czyli to bardzo duża strata. A film otrzymuje bardzo mieszane recenzje, w tym w Chinach, gdzie jednak ten film był właśnie na chiński rynek głównie eksportowany, w ogóle tam mnóstwo kontrowersji, ale co jest bardzo ciekawe, film nie spodobał się Chińczykom, do których właśnie ten film był kierowany. Chińczycy bowiem, chińscy recenzenci bowiem narzekali na płytkie charaktery postaci, na bzdurną fabułę oraz na takie bardzo infantylne potraktowanie chińskiej kultury. I tutaj właśnie chińscy recenzenci zwracali uwagę na motyw chi,
które w Mulan zostało potraktowane trochę jak moc z Gwiezdnych Wojen, które daje bohaterce super moce i ten, tak. Więc Chińczykom się to bardzo nie spodobało, ponieważ oni traktują właśnie energię chi bardzo poważnie. To jest część jakby ich kultury, mitologii, no i potraktowali jakby to jako taki element naigrywania się z ich kultury i takiego właśnie stereotypowego myślenia o chińskiej kulturze. Więc Disney chciał zadowolić Chińczyków, a to Chińczyków tylko obraził. Ale to wiesz co, ja się cieszę z takiej reakcji konsumenckiej, bo to może świadczyć o tym, że wygrywają filmy, które są faktycznie dobre, a nie jakiekolwiek. Tak. A Chińczycy w ogóle najbardziej lubią Transformersy. Jeszcze tak właśnie na zakończenie tego wątku chciałem powiedzieć, że Disney przynajmniej w Stanach planuje wrzucić najnowszy film Pixara, czyli Co w duszy gra, również na swoją platformę streamingową od razu, ponieważ kina w Stanach są głównie zamknięte. Mam tylko nadzieję, że w Polsce będzie można obejrzeć ten film normalnie w kinach. I jeszcze mam nadzieję, że uda się wybrać, kiedy ten film będzie miał premierę i zobaczyć go w kinie. No to już na zakończenie taka dość smutna informacja. Zmarł Dariusz Gnatowski, aktor filmowy i teatralny. W szerokiej publiczności znany głównie jako odtwórca roli Arnolda Boczka z serialu Świat według Kiepskich. No tak, oczywiście aktor znany przez wszystkich, nie tylko przez fanów tej serii. No niestety przegrał walkę z... Nie wiem, niektóre źródła podawały właśnie, że zmarł na wirusa, ale no miał problemy niestety ze zdrowiem. Wiele osób właśnie wspomina go z teatru właśnie ten, jak grał, a ja w sumie mam takie wspomnienie z panem Dariuszem Gnatowskim, ponieważ widziałem go jakieś tak 15 lat temu na żywo na festiwalu pierogów, gdzie był członkiem jury. Jakby ta sława właśnie, ta rola Arnolda Boczka się za nim ciągnęła właśnie, że zapraszali go nawet właśnie do jury na różnych festiwalach dotyczących jedzenia. To ja dodam, że wszystkie jego role na pewno pozostaną z nami jeszcze na długo. To wszystkie newsy, które na dzisiaj przygotowaliśmy. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnej części One Week Show. Do zobaczenia. Ja zatrzymuję. A tak, ja też zatrzymuję. Nagranie? Bo zakończyliśmy, tak? Podziękowaliśmy sobie. Dobra.